po raz kolejny w Szczakowej złożono hołd polskim rycerzom wojsk Władysława Jagieły. Tradycyjnie obchod rozpoczęto uroczystą mszą świętą w parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej. Po mszy świętej uczestnicy wraz z orkiestrą przemaszerowali pod pomnik, gdzie odegrano hymn państwowy oraz hymn harcerski. Następnie zostały złożone kwiaty przez władze miasta, radnych, kombatantów, reprezentację jaworzyńskich szkół i stowarzyszeń oraz zespoły śpiewacze z terenu miasta. W uroczystym pochodzie przemaszerowano spod pomnika na plac przed Domem Kultury, gdzie odbył się festyn rodzinny w rocznicę Grunwaldu. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców liczne atrakcje, m.in. pokazy Bractwa Rycerskiego Ziemi Jaworzyńskiej, konkursy z nagrodami oraz zabawy dla dzieci. To jest nasza pasja. Tutaj chcemy przełożyć właśnie nasze zamiłowanie do historii, też na życie codzienne, żeby umilić sobie czas wolny, żeby miło spędzić czas, poznawać nowych ludzi z całej Polski. Dla smakoszy przewidziano dwie niespodzianki kulinarne. Na wielkiej plenerowej patelni gotowano pyszny gulasz. Jest to gulasz na naturalnych składnikach, mięsko wieprzowe, boczek, cebulka. Do tego, tak jak widzimy, kiełbaska, pieczarka, fasola żółta i fasola zielona, groszek i marchewka. Szykujemy to około 500 porcji, mam nadzieję, że wystarczy. Można było także obejrzeć, jak przygotować tradycyjne podpłomyki, a następnie je skosztować. Jest to starodawna osada Słowian. My tutaj robimy własnoręcznie podpłomyki. Również wykonujemy masło, również takie ziemniaczki pieczone. Nie zabrakło także występów wokalnych i tanecznych. Festyn wpisał się na stałe w harmonogram wydarzeń kulturalnych w Szczakowej. Taka impreza jest okazją do integracji lokalnej społeczności, wspólnej zabawy oraz kultywowania historii.